swoich ksiąg Hildegarda napisała: w całym stworzeniu, drzewach, roślinach są ukryte tajemnice Boże, których żaden człowiek nie może poznać, zbadać, wynaleźć ani doświadczyć, jeśli Bóg mu ich sam nie objawi. Nazywam się Alfreda Walkowska. Przed laty udało się stworzyć Polskie Centrum Świętej Hildegardy z siedzibą w Legnicy i tam w tym centrum zajmujemy się dziedzictwem Świętej Hildegardy. Dzisiaj przedstawiam Państwu dobrą kolekcję książek Święta Hildegarda leczy. Zostały one opracowane przez specjalistów w swojej dziedzinie, przez hildegardowców, bo obserwujemy, że zaaplikowanie receptur, które zostały zostawione przez Hildegardę, która była mniszką, wizjonerką, a dzisiaj w naszym XXI wieku ogłoszona doktorem Kościoła, są dobre, przynoszą dobre owoce i są do zastosowania w czasy współczesne. Książki zostały przygotowane tematycznie, aby było łatwiej nam sięgnąć, jeśli nam pewne objawy, dolegliwości doskwierają. Zachęcam Państwa do tego, aby skorzystać z tego dobrego źródła, opracowanego już przez specjalistów współczesnych, aby sobie w tych dolegliwościach i słabościach w codziennym życiu też pomóc w sposób naturalny, nie dość tego, sięgając do dobrej Bożej apteki poprzez świętą Hildegardę. Zapraszam.